Jest to sport polegający na chodzeniu na taśmie. Bardzo często ludzie mylą to z chodzeniem po linie, jako linoskoczek w cyrku. Jednak to jest zupełnie co innego, bo nie mamy żadnej tyczki i chodzimy bez tyczki, używając po prostu siły rąk i równowagi. Chodzę od roku i cóż, oby do przodu. Co cię w tym fascynuje? Ludzie, pasja, która to tworzy, bo jednak bardzo wciąga ten sport. I to chyba najbardziej podstawowe ludzie, którzy są bardzo mili i wszyscy jesteśmy jakby jedną wielką rodziną. Jak to jest z tymi upadkami do wody? Nie strasznie? Jak skakanie do wody. W zasadzie mi to trochę nie wychodzi. Za bardzo tak na bombę skaczę. Muszę poćwiczyć nad stylem. Czemu to robię? Nie wiem. Wychodzi mi to. Podoba mi się to. Jest trochę w tym zabawy, trochę walki, trochę... no nie wiem. Siły woli. Wieloma słowami można to opisać. Jak długo ćwiczysz? Pierwszy raz 2 lata temu. To widziałam tutaj na festiwalu właśnie. Myślałam wtedy, że to wariaci i że nigdy nie będę tego robić, jak widać. Jakie były początki? No takie przy gruncie, jak wiadomo. Nadzieję miał się ćwiczyć na małych odległościach. Bardziej motywuje, jak trochę wychodzi. A teraz? A teraz to im dłużej, tym lepiej. Im wyżej, to może też lepiej, chociaż troszkę się boję. Marzenia? Slacklinowe? Nie bać się. Trzymasz. Wow. Wow. Jaka deska, nie? Znajdujemy się nad Zalem Zęboszyckim, tutaj w grupie polsko-niemieckiej. Ćwiczymy slackline, rozwieszamy taśmy nad wodą, czyli tak zwany waterline. To wszystko jest jakby rozgrzewka przed czwartkiem, przed festiwalem Urban Highline, który odbywa się razem z Karnawałem Sztuk Mistrzów. Także od czwartku przenosimy się na ulicę Starego Miasta. Taśmy będą wychodziły z okien Trybunału we wszystkie strony. Będzie też jedna taśma na wieży Trynitarskiej oraz na ulicy Wieniawskiej między Urzędem Marszałkowskim i Urzędem Miasta. W tym roku będzie to naprawdę ogromna impreza, także spodziewamy się około 200 osób. Oglądanie bezpłatne dla wszystkich. Każdy też, kto trochę chodzi po taśmach, może zarejestrować się na taki festiwal i spróbować swoich sił na wysokiej taśmie. Także zapraszamy serdecznie. Już od czwartku na Błoniach pod Zamkiem jest punkt informacyjny, tam można się rejestrować.